W języku potocznym termin inkwizycja jest używany jako synonim kontroli sumień, poglądów oraz wiedzy przez władze Kościoła, ale i nie tylko. Karanie z mocy prawa i różnorodnej wiary, wykluczenie społeczne, napiętnowanie publiczne poprzez właściwe media podlegające strukturom władzy i wpływów zainteresowanych sił, to podstawowe atrybuty inkwizycji. To totalna i niebezpieczna ciemnota. Celem takiej inkwizycji jest podporządkowanie społeczeństw dogmatom i regułom reprezentowanym przez religię lub władzę, z jednoczesnym piętnowaniem niepokornych i nie dających się reformować umysłów na terenach objętych jej działaniem. Ale jest rok 1588. Kanał La Manche. Król Hiszpanii Filip II wysłał przeciwko Anglii wielką armadę. Na jej pokładach znajdowało się ponad 20 tysięcy żołnierzy i całe mnóstwo narzędzi tortur. Według przekazów król Filip II zamierzał ukarać Elżbietę I i jej poddanych za odejście od Kościoła katolickiego. Król Hiszpanii był katolikiem, a Henryk VIII zerwał z Kościołem, aby poślubić matkę Elżbiety Annę Boleyn. Wielka armada składała się z ponad 130 okrętów. Nigdy wcześniej nie widziano takiej floty. Anglia nie miała pieniędzy, a część jej floty składała się z prywatnych statków kupieckich obsadzonych przez przygodnych żeglarzy. Wydawało się, że wielka armada jest niepokonana. Hiszpanie mieli zdecydowaną przewagę liczebną. Kiedy obie floty się spotkały, Anglicy zmusili Hiszpanów do odwrotu dzięki lepszym rozwiązaniom strategicznym. Nie mogli jednak zadać Hiszpanom decydującego ciosu, dopóki nie rozpętał się niezwykły sztorm. Okręty angielskie były bardziej zwrotne. Hiszpanie odcięli więc kotwice i pozbyli się większości balastu. Kiedy rozpętał się sztorm, nie mogli już ustabilizować statków. Burza całkowicie rozproszyła ich okręty. Hiszpanie stracili nieomal połowę floty. Z punktu widzenia Anglików, niezwykła burza, która się wydarzyła, była cudem. Ludzie nie mieli szans w starciu z potęgą Hiszpanii. Anglicy dziękowali Bogu za zesłanie sztormu. Widocznie jednak w coś wierzyli. Aby bardziej wyjaśnić to, co się stało, przyjrzyjmy się tajemniczemu doradcy Elżbiety I, Johnowi Dee, który był nadwornym astrologiem, matematykiem, filozofem i lekarzem Elżbiety. Słynął z ogromnej wiedzy. Zajmował się magią i ważeniem eliksirów. Potrafił przechodzić w inne stany świadomości. Potrafił zmieniać rzeczywistość poprzez manipulowanie czasem. Był myślicielem hermetycznym. Myśliciele hermetyczni wierzyli, że w Egipcie żył mędrzec podobny do Mojżesza, zwanym Hermesem Trismegistosem. Bóg podarował Mojżeszowi 10 przykazań, a Hermes wyjawił tajemną wiedzę dotyczącą praw natury. Dzięki odpowiednim narzędziom mędrcy ci byli w stanie odczytywać plany Boga. Według legendy John Dee skorzystał ze swojej wiedzy o świecie nadprzyrodzonym i przewidział sztorm, który zniszczył wielką armadę. Powiedział królowej Elżbiecie, aby nie martwiła się, bo burza rozproszy hiszpańską flotę. I tak się stało. Dlaczego jednak siły natury broniły
Elżbietę I przed najeźdźcami. Właśnie dzięki temu dynastia Tudorów przetrwała największe zagrożenia. Została ocalona również wielka rewolucja naukowo-kulturalna, która zaczynała się w Anglii. Dzieje Anglii po śmierci Elżbiety I były prawdziwym cudem. Doszło do rewolucji naukowej. Narodził się Isaac Newton oraz inni wybitni naukowcy, którym zawdzięczamy rewolucję przemysłową. Maszyny parowe, elektryczność i nowoczesny świat. Czas i przestrzeń stworzyły warunki do rozwoju naszej cywilizacji. Gdyby nie siły natury, Hiszpanie sprowadziliby do Anglii inkwizycję, dając początek epoce ciemnoty i tortur. Rewolucja przemysłowa mogłaby się w ogóle nie wydarzyć. Siły natury zniszczyły Hiszpanów i zapewniły rozwój kultury angielskiej. Warto o tym pamiętać, że jest coś silniejszego od planów jakichkolwiek państw, rządów, wielkich korporacji oraz mediów, które do cna wyjaławiają umysły. Kiedy Hiszpania wysłała flotę na Wielką Brytanię, inkwizycja w Polsce już była od dawna, zbierając swe śmiertelne żniwo wśród inowierców, szerząc ciemnotę i pustkę w umysłach społeczeństw. Słowo Boże wygłaszane było jedynie przez przedstawicieli Kościoła w obcym języku, a czytanie Pisma Świętego, Biblii, było zakazane. Czasem niepostrzeżenie siły natury pomagają potędze prawdziwego umysłu. Czasem dopomoże Sobieski, czasem jakiś król, a czasem wydarzenie, które niespodziewanie spada na ludzkość i kosi ofiary, ucząc nas na nowo, aby przerobić to, co do końca przerobione nie zostało. Depopulacja jest negatywna w swojej istocie. Depopulizm już bardziej pozytywny, ale depolityczność z morfem na przodzie wydaje się w dzisiejszych czasach nowym rozdaniem rzeczywistości. Mamy XXI wiek. Poza prawem tworzonym przez mniejszości w poszczególnych państwach i poza 1% elitą całej populacji ziemskiej, do której należy 99% wszystkich bogactw, istnieje energia, która rządzi się swoimi prawami, zmieniającymi świat, nasze życie i umysły. To, co najcenniejsze, istnieje w nas samych, w naszych wyjątkowych emanacjach i synergii z rzeczywistością, która jest daleko poza naszą planetą. Podstawą destrukcji myśli jest manipulacja faktami w taki sposób, aby wyciągane przez nas wnioski były destruktywne dla jedności umysłów, gdyż jedność myśli, wiedzy i umysłów jest najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem dla tworzonej przez mniejszość propagandy. Więc myślmy tak prawdziwie. Wiedza, którą posiadamy, jest ulotna. Póki sami nie dotkniemy i nie przekonamy się naocznie, jaka prawda potrafi być okrutna, ale też i piękna. Samo zmierzenie się z nią jest dla niektórych z nas niemożliwe. W związku z tym wierzymy w rzeczywistość przetworzoną przez propagandę. Przynajmniej wierzy w to większość z nas. Inkwizycja, która dociera do nas teraz ponownie, właśnie się załamuje, zmieniając strategiczne połączenie mniejszości decydujące o większości.
To, co się dzieje, to nowe rozdanie. Bardziej prawdziwe i zrozumiałe na tyle, że wiemy, w co gramy i o jaką stawkę.